Skoro dotarłem do paczkomatu, to znaczy, że jest paczka. Od kogo? Przekonacie się niebawem. I teraz szybka akcja. Pobieramy paczuchę. Raz, dwa, trzy. Jest paczka. O nie, ale czad. Tam, da, dam, da, dam, da, dam. A no właśnie. Szkło. Nie rzucać, nie potrząsać. I napisane jest nożem otwórz. A co, jak nie mam noża? Czy mogę się posłużyć czymś innym? No oczywiście, że tak. Ta-dam! Jest tasak. Więc przerżniemy. Czekajcie, to nie jest takie proste. Mam nadzieję, że mi się uda. Yeah! ASMR, ASMR, aja, 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 ho. Modlę się o zasięgi. Aja, 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 ho. Dobra, wystarczy. Myślę, że zasięgi już ogarnięte, bo ważna rzecz. Proszę, rozpakowujemy. Jesteście pierwsi, którzy widzicie, co jest w środku. O, przepraszam. No i zacznijmy. Jacie. Zobaczcie. Zacznijmy. Skupcie się. Skupcie. Raz. Dwa. Trzy. Nie wiem, jak to otworzyć. Może to powinno jakoś tak pęknąć? Ale wygląda to pięknie. Ojej, i tu jeszcze coś. Czekajcie, czekajcie, czego? Liścik z instrukcją palenia świecy. Czyli już wiemy, co będzie. Będzie świeca. Nie będę wam tego czytał. To zostawię dla siebie na później. Myślałem, że zapalenie świecy to jest prosta rzecz. Okazuje się, że potrzeba instrukcji. Przepraszam bardzo, moja droga, która mi napisałaś tą instrukcję. Może myślisz, że ja sobie nie poradzę z zapaleniem świecy? Chociaż myślę, że ona jest wyjątkowa i dlatego potrzeba instrukcji. Ale zostawiamy sobie na później. Tu jeszcze coś mamy. A, też instrukcja palenia świec. Pierwsze palenie, rozpalenie na próbę, czas palenia i tak dalej. Powiem wam, że sztos. Nigdy nie myślałem, że do palenia świecy jest potrzebna instrukcja. Biorę zapalniczkę, zapalam, pali się i... No właśnie. Widocznie jest coś tajemniczego w tej świecy. Ale jeszcze nie wiemy, jak ona wygląda. Więc rozpakujmy po kolei. Jak ja uwielbiam pięknie pakowane prezenty. Delikatne. Wszystko sztos. Naklejeczki. Ekstra. Ja wiem, że ten film będzie długi, ale kto będzie zainteresowany, to obejrzy. Ale to jest takie miłe. Nawet ten papier taki delikatny. Niby bzdura, a jednak... O, chrupki. A nie, to chyba nie do jedzenia. Ale gdzieś widziałem na TikToku, że one się rozpuszczają w wodzie. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Ta-dam! I ukazuje nam się słoiczek. Słuchajcie, widzicie pierwsi, co jest z przodu. A co jest z przodu? Nie, jesteś niesamowita, moja podobizna. Zdjęcie chyba wyjęte z Instagrama. Nie wiem, przyjrzyjcie się, zobaczcie, jak to wygląda. Tak spersonalizowane, to jest naprawdę wyjątkowe. Bardzo, bardzo, Floxy, ci dziękuję. Teraz otwórzmy świecę. Dobra, popukałem, postukałem. Znowu pierwsi jesteście.
I co widzicie? Nie! No, Floxy, ty chyba oszalałaś, naprawdę. Jestem pod tak ogromnym Ale już czuję ten zapach. Żałujcie, że go nie czujecie. Taki typowy, męski zapach. Bardzo delikatnie, taki słodki, nie egzotyczny, to bardziej taki byłby owocowy, a to jest taki spice. Trudno mi nazwać, ale taki, jak wchodzę do barbera, to czuję taki zapach, taki intensywny, chociaż z taką nutką delikatności. Tak, to jest zapach trafiony. I tutaj nie reklamuję absolutnie, ale wyjątkowy. I zobaczcie, i te wąsy. Czyż to nie jest idealnie przypasowana świeca dla mnie? Zresztą, jak wejdziecie na konto, zobaczcie, czyje. Nie wiem, jak się poprawnie czyta. Flossy Candle. Zobaczycie, jakie cuda tworzy. I tutaj potwierdzam to. Jest cudownie, fantastycznie. I to robi naprawdę dla konkretnego klienta. Klient, może to brzmi dziwnie, ale ja się czuję wyjątkowo. I teraz, czy ja mogę to palić, tą świecę, żeby nie zmarnować tego? A chociaż nie, zrobię to. Bo przecież mogę zamówić kolejne świece. I powiem wam jeszcze jedno, że ja nigdy nie paliłem świecy, która ma knot drewniany. Nie wiem, czy widać dobrze. No nic, moi drodzy. Wpadajcie do koleżanki, zamawiajcie dla siebie. O, idą teraz święta. No, wszystkich świętych też można zamówić. Dlaczego nie? W końcu osoby, które odeszły, też były z nami blisko związane, więc taka świeca na każdą okazję. Imieniny, urodziny, święta. Bo ten zapach, myślę, że po rozpaleniu, po zapoznaniu się z instrukcją, będzie roztaczał się w całym pomieszczeniu, w całym mieszkaniu. I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Tą świecę Flossy zapalę pierwszy raz w moim nowym domu, który buduję. Tak, to jest dobry pomysł. Dziękuję ci, Flossy, bardzo serdecznie, gorąco. Buziaki śle. A wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przynudziłem zbyt mocno. Pozdrawiam. Cześć.